No siemanko, dzisiaj przygotowałem dla Was materiał na temat chłodzenia, które nie jest zbytnio popularne, a mogłoby się wydawać, że zostało wręcz zapomniane, pomimo tego, że na rynku jest już od 10 lat. Pomimo upływu czasu wydaje mi się, że nadal jest to bardzo ciekawa propozycja i w tym materiale zapraszam Was do bliższego poznania Noctua NH-U14S. Zerkniemy sobie jeszcze, co do chłodzenia dodaje nam producent. Oprócz samego chłodzenia z wentylatorem, w zestawie znajdziemy zestaw montażowy dla procesorów Intela oraz AMD wraz z instrukcją, tubkę pasty termoprzewodzącej Noctua NTH1, wkrętak, zapinki do montażu opcjonalnego wentylatora wraz z gumowymi dystansami, przewód LNA, który ogranicza maksymalną prędkość wentylatora do 1200 RPM oraz aluminiową naklejkę z logo Noctua. Noctua NH-U14S to pierwsze i jednocześnie jedyne jednowieżowe chłodzenie dostosowane do wentylatorów 140 mm od austriackiego producenta. Jeśli chodzi o budowę, no to pokusiłbym się o stwierdzenie, że jest to połowa Noctua NHD-15, ponieważ wiele mają wspólnego, jeśli chodzi o wymiary. Po pierwsze, szerokość chłodzenia wynosi 150 mm. Jest to sporo i w tym przypadku powoduje to zasłonięcie pierwszego slotu PCI Express. Jednakże, czy jest to wada, to zależy tak naprawdę od naszej konfiguracji, od naszej płyty głównej, ponieważ większość takich standardowych płyt ATX, z których korzystamy, no ten slot przeznaczony do karty graficznej, który nas interesuje, jest tak naprawdę drugi w kolejności, a pierwszy jest przeznaczony na jakieś tam karty rozszerzeń, czasami w ogóle go nie ma, a w najnowszych płytach coraz częściej widzimy w tym miejscu po prostu złącze dla dysków N2, co całkowicie niweluje nam ten problem, o którym rozmawiamy. Ale w przypadku mniejszych płyt, na przykład Mini i TX, tam gdzie pierwszy slot jest przeznaczony no już na karty graficzne, no to już mamy niemały problem. Co do wysokości, też jest taka sama jak w przypadku Noctua NHD15, czyli 165 mm. Jest to sporo, ale większość takich nowoczesnych, standardowych obudów bez problemu pomieści to chłodzenie, także tutaj nie widzę większego problemu. Sam radiator składa się z 57 solidnych aluminiowych żeberek, równomiernie i gęsto rozmieszczonych. Warto zwrócić uwagę na wcięcia na bokach w dolnej części radiatora, które zwiększają kompatybilność z radiatorami na sekcji zasilania płyty głównej. Sama konstrukcja posiada jeszcze wgłębienia po obu stronach oraz specjalne nacięcia na finach w celu optymalizacji akustycznej. Noctua NH-U14S wyposażona jest w 6 miedzianych i niklowanych ciepłowodów o średnicy 6 mm, które układają się w kształt litery U i rozkładają się praktycznie na całą szerokość chłodzenia. Zwracam też uwagę na to, że są one bezpośrednio lutowane do finów. Mamy również miedzianą podstawę, która posiada lekką wypukłość w celu poprawy docisku do procesora. Oczywiście, jak to u Noctua, pokryta jest warstwą niklu. Chłodzenie wyposażone jest w jeden wentylator Noctua NFA15, którego maksymalna prędkość obrotowa wynosi 1500 RPM. Istnieje również możliwość obniżenia obrotów za pomocą adaptera do 1200. Wentylator posiada 7 łopatek, na których umieszczone zostały charakterystyczne kanały przyspieszające przepływ. Dodatkową ciekawostką jest umieszczenie mikrostruktur po wewnętrznej stronie ramy, które w uproszczeniu tworzą specjalną warstwę turbulentną, ograniczając cofanie się powietrza przez prześwit. Na krawędzi ramy znajduje się schodkowy wlot powietrza, który ułatwia przejście powietrza z przepływu laminarnego na turbulentny, zwiększając efektywność zasysania. Mamy też możliwość zainstalowania opcjonalnego wentylatora i otrzymujemy do tego specjalne gumowe dystanse, które zwiększają odległość wentylatora wyciągającego od radiatora, co wpływa na odczucia akustyczne. Niezwykle istotnym elementem jest łożysko SSO2. To zaawansowane łożysko, które moim zdaniem należy do najlepszych dostępnych w wentylatorach. Podobnie jak w łożysku FDB, obracający się wał wywiera nacisk na olej w łożysku, tworząc warstwę smarującą i jednocześnie stabilizującą oś wirnika. Niestety nie jest to idealne rozwiązanie, ponieważ do czasu ustabilizowania się występuje precesja osi, znana też jako efekt żyroskopowy, który może doprowadzić do ścierania się elementów łożyska. Noctua sprytnie sobie poradziła z tym problemem, umieszczając magnes przy osi, co skutecznie stabilizuje ją od samego początku.
Jeśli chodzi o zasilanie, no to standardowo wentylator ma tutaj opleciony przewód z końcówką 4-pinową PWM. No dobra, a co producent mówi nam o wydajności tego chłodzenia? Noctua pozycjonuje swoje chłodzenia w kontekście wydajności poprzez zastosowanie wewnętrznej punktacji NSPR dostępnej na oficjalnej stronie producenta. Noctua NHU14S uzyskuje 162 punkty, co plasuje ją nieznacznie poniżej Noctua NHU12A, którą miałem okazję ostatnio testować. Warto zaznaczyć, że punktacja ta odnosi się do maksymalnych obrotów wentylatora. Także jak wygląda to w praktyce, to oczywiście sprawdzimy w trakcie moich testów. Noctua NHU14S korzysta z systemu montażowego Secufirm 2 i osobiście uważam, że jest to jeden z najlepszych i najbezpieczniejszych systemów montażowych. Proces instalacji zaczynamy od przygotowania backplate'u, do którego mocujemy 4 śruby w odpowiednich otworach, stabilizując je za pomocą plastikowych nakładek. Następnie przykładamy backplate od tyłu płyty głównej, a z drugiej strony dodajemy 4 plastikowe dystanse i elementy stelażu, które musimy przykręcić za pomocą nakrętek. Po wykonaniu tych kroków pozostaje nam nałożenie pasty termoprzewodzącej i dokręcenie chłodzenia. Jeśli chodzi o kompatybilność z pamięciami RAM, to w przypadku procesorów na podstawkach AM5 i AM4 nie musimy się niczym przejmować. Tutaj mamy 100% kompatybilności. W sytuacji procesorów Intela mogą wystąpić minimalne kolizje z pierwszym slotem pamięci, ale jest to dosłownie kwestia milimetrów. Ostatecznie wszystko zależy od grubości radiatorów na pamięciach RAM. Niemniej jednak prześwit między laminatem płyty a wentylatorem wynosi około 32 mm, a wentylator zawsze można lekko podnieść w górę. Jeśli korzystacie tylko z dwóch banków na pamięci RAM, czyli drugi i czwarty, to nie będzie żadnego problemu. Omówienie wyników wydajności standardowo zaczynamy od procesora 160W. W przypadku normalizacji hałasu Noctua zapewnia tu świetną wydajność na poziomie DarkRock Pro 4 oraz DarkRock Pro 5 w przypadku 35 dB. Wyniki są także lepsze od Noctua NHU12A. Przy stałych obrotach możemy liczyć na wydajność pomiędzy DarkRock Pro 4 oraz Pro 5. Po raz kolejny osiągi są lepsze od Noctua NHU12A. Przy maksymalnych obrotach wentylatora Noctua NHU12A okazuje się minimalnie wydajniejsza, co jest w sumie zgodne z deklaracją producenta. To co zaskakuje, to świetna kultura pracy, porównując ją do konkurentów wydajnościowych. Teraz przechodzimy na wyższy pobór mocy, czyli 190 W. Sytuacja w tym przypadku jest bardzo podobna. Wydajność to poziom Noctua NHU12A oraz DarkRock Pro 4. Wyprzedzamy także wszystkie jednowieżowe kulery powietrzne konkurencji. Przy 1500 RPM Noctua NHU14S to poziom minimalnie lepszy od DarkRock Pro 4 przy nieco wyższym poziomie hałasu. Za to przy maksymalnych obrotach sytuacja z DarkRockiem jest podobna, lecz U14 wyprzedził Silver Monkey X Frosty oraz Valkyrie Wind SL125. Noctua za to może pochwalić się świetną kulturą pracy. No i na koniec testy przy poborze na poziomie 230 W. Przy 39 dB obserwujemy wydajność pomiędzy DarkRock Pro 4 oraz NHU12A. Za to przy maksymalnych obrotach Valkyrie, Silver Monkey oraz Noctua NHU12A okazują się wydajniejsze, ale przy tym też sporo głośniejsze. U14S po raz kolejny oferuje lepszą wydajność od DarkRock Pro 4. Muszę przyznać, że to chłodzenie jak na swój wiek potrafi zaskoczyć, zresztą sami to widzieliście, ponieważ wydajność na poziomie DarkRock Pro 4, nawet lepsza od DarkRock Pro 4, czyli dwuwieżowego chłodzenia premium, imponuje i naprawdę robi wrażenie. To chłodzenie kupicie w sklepie ProLine za 380 zł i tak się ciekawie składa, że jest to cena praktycznie identyczna jak DarkRock Pro 4, czyli szykuje nam się naprawdę bardzo fajna alternatywa dla tego dużo większego chłodzenia. Ktoś może powiedzieć, że cena jest wysoka. I tak, zgadzam się, cena jest wysoka, ale zwróćcie uwagę, że otrzymujecie produkt premium, który jest świetnie wykonany, ma bardzo dobrą wydajność, ma zapewnione wsparcie na poziomie eksperckim od Noctua, bo przypominam, że każdy cooler od Noctua będzie otrzymywał tak długo aktualizację zestawu montażowego, jak to będzie tylko technicznie możliwe. W tej chwili kilkunastoletnie coolery od Noctua otrzymują wsparcie
aktualizację zestawu montażowego do najnowszych procesorów Intela oraz AMD, więc to mówi samo za siebie. Dodatkowo mamy 6 lat gwarancji, raczej z niej nie skorzystacie, bo nie ma tutaj co się zepsuć, jedynie wentylator. Aczkolwiek jest to mało możliwe, mamy tutaj praktycznie niezniszczalne i niesłyszalne łożysko, które bardzo cenię i polecam, czyli Noctua SSO 2. Także podsumowując, uważam, że ten produkt naprawdę jest ciekawą propozycją ze względu na te wszystkie aspekty, o których mówiłem. Oczywiście możecie w tej cenie kupić IO, ale nie każdy chce IO, nie każdy chce pierdzącej pompki w większości przypadków, możliwości wycieku, jednak taki cooler jest bezpieczniejszy i tyle. Także jeśli zależy Wam na chłodzeniu powietrznym, no to będzie to według mnie ciekawa propozycja. Dodatkowo ten cooler zapewnia minimalnie lepszą wydajność od dużo droższej Noctua NHU12A. Jest ona mniejsza, ale jest mniej wydajna, jest droższa, więc jeśli chcecie Noctua, a nie chcecie tyle kasy wydawać, no to to jest bardzo realna alternatywa dla tego coolera z dwoma wentylatorami, czyli NHU12A. No i to chyba wszystko. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie na temat tego chłodzenia, a ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do następnych filmów. Na razie, cześć!